Nie wchodzi się z nastolatką w związek. Witam. Dzisiaj chciałem Ci powiedzieć o tym, żebyś nigdy nie wchodził z żadną nastolatką nigdy w stałą relację, bo skończy się to źle. Naprawdę. Nawet jeśli masz gdzieś tam 30 lat, 40, spotykasz się 18, 19, to nie wchodź w żaden związek. Powiem Ci, przerobiłem i przerabiam jeszcze nastolatki od wielu, wielu, wielu lat i powiem Ci, że to jest tak specyficzny wiek, że tutaj mówić o jakiejś stałej relacji to jest po prostu kawał. I oczywiście jest tak, że gdzieś tam dziewczyna będzie dążyła do tej stałej relacji, do związku, tylko że ona tak naprawdę nie wie, co mówi. Ona to mówi tak, bo gdzieś tam nie będzie chciała wyjść na łatwą, bo gdzieś tam będzie chciała być w takiej iluzorycznej relacji, ale tak naprawdę dla niej będzie się liczyła zabawa, zabawa. I ona wejdzie z tobą w relację, bo przykładowo będziesz miał auto, bo będzie z tobą mogła jeździć na imprezy. Ogólnie ona jest w okresie największych emocji. Tutaj zazwyczaj jest ten pierwszy raz, no nie, niektóre dziewczyny, żeby gdzieś tam nie wyjść na łatwe, będą chciały sobie pochodzić z facetem, żeby mu się oddać, no nie? Będą mu dużo bajeczek wciskały, że bądźmy razem, będzie ci mówiła, że planowała z tobą życie i tak dalej, ale ty nigdy w to nie wierz. Ona to mówi pod wpływem chwili, tu i teraz, ale dla niej zawsze będą liczyły się emocje. Z tobą będzie się spotykała, dlatego, no bo przykładowo z tobą będzie można jechać na imprezę, będziecie mieli wspólnych znajomych, będziecie mogli gdzieś tam na domówki chodzić i tak dalej, po lasach, po parkach, na ogniskach i będzie czerpała z ciebie, z twojej osoby mega korzyści. Do tego nauka gdzieś tam seksu, pierwsze jakieś doświadczenia i będziesz dla niej królikiem doświadczalnym. Jeśli będziesz jej pierwszym, to naprawdę nie licz na to, że do końca życia ona gdzieś tam będzie ci wierna. No nie, ona musi w tym momencie naprawdę nabrać doświadczenia. Ona musi gdzieś tam popoznawać tych facetów. I w tym wieku dziewczyna jest mega podatna na sugestie swojej psiapsiółki, swoich koleżanek. Więc jeśli ona będzie super ładna i ty wejdziesz z nią w stałą relację, no to zaraz, jeśli zabierzesz im koleżankę, no to te jej koleżanki będą na ciebie gdzieś tam źle gadały. Będziesz nawet wykorzystywany. Dobra, niech Bartuś nas zawiezie, no nie? Dawajcie dziewczyny, jedziemy. Bartuś nas zawiezie, przywiezie, odwiezie. Jest naprawdę super spoko. A one ciągle będą gdzieś tam od emocji do emocji, od imprezy do domówki, od po prostu pół metka do studniówki i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? Od jednej imprezy na wakacjach do drugiej, od wyjazdu nad morze z koleżankami po wyjazd gdzieś tam w góry. Naprawdę. I tak naprawdę tu nie ma co wchodzić w stałe relacje. Bo ty przestajesz się rozwijać. Bo zazwyczaj facet chce jak najszybciej wejść w stałą relację i zająć się życiem, sobą, zarabianiem pieniędzmi, przyjemnościami, pójściem, zjaraniem się z ziomami, nagranie jakiegoś rapsowego kawałka i po prostu zaczynają od bardzo złej strony, a dziewczyny w tym czasie latają, poznają. 1000 znajomych na fejsie, 10 tysięcy na insta, lecimy, poznajemy. I ona ci powie, że będzie planowała z tobą życie i tak dalej i z dnia na dzień po prostu z tobą zerwie, no bo pójdzie na studniówkę,
kolega ją zaprosi, czy na półmetek, czy na po prostu jakąś domówkę, na której ty nie dostajesz zaproszenia i tam po prostu pod wpływem emocji z kimś się przeliżę, zagrają w butelkę, dawajcie dziewczyny, zagrajmy, zakręćmy, no nie, tu jest taki fajny przystojniak, no nie, ty jesteś najładniejsza i ona zapomni, że ma faceta i poleci. Poleci w tango i za dwa dni po prostu z tobą gdzieś tam zerwie. Rozumiesz? I ty wtedy jesteś no w dupie, bo tracisz doświadczenie. Ona gdzieś tam cały czas jest gdzieś tam podrywana przez facetów w szkole, wszędzie. W szkole, na ulicy, no, jak ma jakieś zajęcia pozalekcyjne, na treningu, w jakiejś drużynie, jeździ z koleżankami. Więc ona cały czas gdzieś tam jest uwodzona, atrakcyjne dziewczyny, to jest standard, to jest standard, naprawdę, dlatego no szkoda, powiem ci, twojego czasu, szkoda lat, bo w tym okresie naprawdę najwięcej możesz się nauczyć. W tym okresie chodzisz do szkoły, masz masę imprez, no nie? Jak się dobrze zakręcisz, to możesz mieć kilka półmetków, kilka studniówek rocznie. Jak będziesz miał gdzieś tam dużo koleżanek, każda cię będzie zapraszała, a gdzieś tam każdy półmetek, studniówa, to są nowe znajomości i naprawdę możesz wyrobić sobie mega, no takiego stukacza i później, uwierz mi, że będzie ci o wiele łatwiej. To jest ten okres w życiu, w którym powinieneś nabierać doświadczenie. To jest ten okres w życiu, w którym powinieneś po prostu stukać wszystko, co się rusza. No, dziwnie to zabrzmiało, ale to, uwierz mi, da ci mega fundamenty w późniejszym gdzieś tam życiu. Naprawdę, większość nastolatek tak robi. Atrakcyjne mega dziewczyny, które poznaje gdzieś tam siedemnastki, osiemnastki, to ja się pospotykam z nią dwa miechy, trzy miechy, pół roku, no nie? Wiadomo, jest tam ściema, tak, jesteś dla mnie najważniejsza, bla, 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 no nie mówię jej to, co chcę usłyszeć, ona gdzieś tam podjarana i tak dalej. Ja wiem, że za jakiś czas ona już gdzieś tam poleci w drugą stronę, no nie? Naprawdę, bo to jest taki okres, ona zbiera doświadczenia, to jest czas, w którym ona po prostu chce zobaczyć kilku, kilkunastu nagich facetów, chce porównać, chce zobaczyć, jak z tym się całuje, jak ten w nią wchodzi, jak ten. I po prostu ona, no musi przekonać się na własnej skórze. Ona musi zapalić sobie zioło, ona musi jakąś tabletę wziąć, po prostu, no musi po prostu odczuć na własnej skórze. Takie są dziewczyny, są ciekawskie. Są ciekawskie. Uwierz mi, że ja wysłuchuję takich historii od dziewczyn, że w ogóle byś nie uwierzył, że taka dziewczyna takie rzeczy potrafiła zrobić, no nie? Po prostu była ciekawska. Chciała zobaczyć, jak to jest, chciała spróbować. Naprawdę. Więc możesz się spotykać z dziewczyną miesiąc, dwa, trzy. Nie mów jej na przykład, że gdzieś tam nie zależy ci na stałe, tylko po prostu pamiętaj, że są inne dziewczyny. Spotykaj się i też działaj gdzieś tam i uwierz mi, nawet jak z tobą zerwie, to przynajmniej będzie miała powód, no nie? A, bo mnie zdradza, bo tego. No i olej to. Uwierz mi, że jak ty będziesz super fajny, w porządku, no to ona powie, że tego nie czuje i pójdzie. Wymyśli zawsze powód. Powie, że za mało czasu jej poświęcałeś, powie, że za dużo czasu jej poświęcałeś. Zawsze wymyśli powód. A to prawda jest całkiem czasem inna. Ona po prostu jest w takim wieku, że ona musi no poznać smak faceta, imprezy, życia. Dopiero dziewczyna gdzieś tam stabilizuje się w wieku 25 lat. Po studiach, gdy już powiedzmy najgorsze, największe, najlepsze czasy imprezowania, no już powoli się kończą, życie się zaczyna, trzeba iść gdzieś tam do pracy, więc ona już po prostu, tu wtedy możesz wchodzić, no nie? Wtedy możesz sobie wchodzić gdzieś tam w stałą relację, na fajnych fundamentach, wiesz, jak to prowadzić, a nie gdzieś tam w podstawówce, gdzie w ogóle o życiu ludzie nie mają pojęcia, są na utrzymaniu rodziców i tak dalej. Więc to jest po prostu dziecinada. Naprawdę. Naprawdę tak jest. Dlatego no
Staraj się jak najwięcej. Ja za młodu, jak już po stałówce chodziłem, to już miałem starszych ziomów, co naprawdę latali, zaliczali, no nie. I teraz już są gdzieś tam w stałych relacjach, bo oni już po prostu się nauczyli. A ten, który na przykład za czasu gdzieś tam nastoletnich po prostu wschodził w stałe relacje, no to teraz wrak człowieka. No bo on nie potrafi, on musi się uczyć od nowa. Ma gdzieś tam już przykładowo 30 lat, 25, no nie? I on po prostu, no teraz stracił najlepsze lata życia na gdzieś tam na stałą relację, zadowalanie jednej dziewczyny, w nagrodę dostając po prostu seks i tak dalej. No i on po prostu, dziewczyna odeszła. Może z dzieckiem, alimenty i tak dalej. No i on teraz. Ciężko się przełamać, no nie? Ciężko się przełamać. Dlatego, no mówię, nie wchodź. Spotykaj się, jasne, może się jej naobiecywać, jasne, jesteśmy razem, bądźmy razem, bla, 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 no nie? Tylko pamiętaj, że z tyłu głowy musisz mieć inne dziewczyny. Masz okazję, jesteś na domówce, działaj, miej to gdzieś, zdobywaj doświadczenie. Bo mając w życiu jedną dziewczynę, tak naprawdę nie wiesz o tych dziewczynach nic. Ty musisz naprawdę przespać się z 10 dziewczynami, żeby zobaczyć naprawdę, jak dziewczyny przykładowo w łóżku działają. No bo jedna, trafisz na jedną, co jest super, a drugą, co się już będzie słaba. No już się będziesz męczył. No trafisz na trzecią, która jest przeciętna, no musisz po prostu dostosować pod siebie. Jedna dziewczyna nie będzie brała do buzi, druga będzie chciała tylko jedną pozycję, następna i no, to musisz zbalansować pod siebie. Są dziewczyny, które gdzieś tam są niewyżyte. Są dziewczyny gdzieś tam, z którymi się nie prześpisz w aucie, bo się będzie wstydziła i nie ma opcji. Naprawdę, dlatego ty musisz poznawać tych dziewczyn po to, żeby po prostu stworzyć swój ulubiony typ. Bo ty, tworząc swój typ, tylko sugerując się dupą i cyckami, uwierz mi, daleko nie zajedziesz. Daleko nie zajedziesz, bo możesz mieć super ładną dziewczynę, ale charakter będzie miała tak toksyczny, że ona cię tak zniszczy, że po prostu seks będzie tak słaby, bo ona po prostu będzie z syndrom księżniczki, ona nic nie musi. Ona się kładzie, masz ją stukać, no nie? Lodzika nie, bo jest dla niej to obrzydliwe, bo ona się tego brzydzi, no i już się męczysz. Już wpisujesz, jak sprawić, żeby dziewczyna brała do buzi na przykład i się męczysz. Chciałbyś jakieś nowe pozycje, a dziewczyna tylko trzy pozycje. Innych nie ma. Także no, twoje doświadczenie to twój największy sprzymierzeniec. Zapamiętaj to. Jeśli dziewczyna ma od ciebie większe doświadczenie, to jesteś skazany na porażkę. Bo w sytuacjach wymagających większego doświadczenia ona przejmuje kontrolę. Bo ty nie wiesz, jak się masz zachować, a ona już wie. Ona już wie, że w tym momencie, nie odbierając telefon, jak nie masz doświadczenia, to ona już wie, że zadzwonisz do niej drugi raz. A gościu z doświadczeniem? Ma to gdzieś, czeka na jej ruch. Jak nie ma, to on już ma pięć innych w telefonie. I cztery nie odbiorą, piąta odbierze, umówi się i tak dalej. I nie traci czasu. Rozumiesz? Tak samo działają dziewczyny. Tak samo dziewczyny działają. Jak są młode, uczą się. I wejście gdzieś tam w stałą relację ogranicza ją. Ogranicza ją, no i później gdzieś tam są spiny, faceci gdzieś tam, dziewczyna mnie zdradziła i tak dalej. Wiesz dlaczego? Bo ona jest teraz w takim wieku, że ona zbiera doświadczenie i powiedziała ci to, co gdzieś tam chciałeś usłyszeć. Koleżanki gdzieś tam ją zabrały. Naprawdę w tym wieku koleżanki mają mega na nią wpływ. Dlatego no, jak poznaję gdzieś tam osiemnachę czy coś takiego, to spokojnie, ja lecę po swojemu, na ulicy gdzieś tam cały czas działam, mówię jej to, co chcę usłyszeć, wszystko wiadomo jest. Jak na przykład poznała innego, to ja mówię, super, spotkaj się z nim, no nie, nie ma problemu, możesz się z nim nawet przespać. Ja sobie działam. I gdy na przykład jej się coś nie podoba, to ja już mam następną albo kilka. I dlatego
Nie widzę w tym jakiegoś tam problemu, bo wiem, że ona jest w takim wieku, że ona po prostu sobie znajdzie zawsze powód. Będziesz wierny, znajdzie powód, żeby odejść, będziesz niewierny, znajdzie powód, żeby odejść. Po prostu jest taki wiek. To jest taki wiek, w którym ona musi po prostu przespać się z paroma facetami, żeby naprawdę docenić, że byłeś naprawdę dobry. Pamiętaj, że zawsze jak coś ona, jak będziesz najlepszy z tych innych gości, to wróci. Naprawdę. No bo jeśli jesteś najlepszy, a ona nie miała nikogo innego, no to skąd ma wiedzieć, że jesteś najlepszy? Jej odczucia, emocje podpowiedzą jej, że może jest ktoś jeszcze lepszy. No i pójdzie. Są takie, które gdzieś tam, jak ty przykładowo masz dużego, a ona z nikim innym nie spała, to ona myśli, że twój jest gdzieś tam standardowy i tak dalej. I jeśli pójdzie, pozna innego i będzie miał mniejszego, no to już zobaczy, że o, mój były miał większego. Mój były lepiej stukał, no nie? I już jak o tobie mówi, to jest spoko. Bo jak o tobie mówi, to już przymierza się do powrotu. Także, no mówię, no musi ona, jakby to powiedzieć, się wyszaleć. Nie bez powodu mówi się, że każda dziewczyna gdzieś tam zawsze mówi, że musi się wyszaleć. To jest prawda. Ona musi się wyszaleć, ona musi się przespać z 5, 10, jak niech prześpi się z jak największą ilością, żeby po prostu się wyszalała i wtedy, uwierz mi, twoje umiejętności zostaną mega docenione i naprawdę nie będziesz się wtedy męczył. Tu już będzie stabilna dziewczyna, która jak będą problemy, to porozmawia. Która już nie będzie się sugerowała koleżankami. Już nie będzie, imprezę pójdzie, ale już będzie wiedziała, że ma faceta w chacie, że jak coś, to odejdzie, że liczy się dla niej bardziej gdzieś tam stabilizacja. Już będzie po prostu inna. Ona już po prostu przeżyła. Przeżyła ten głupi okres, no nie? Już ma doświadczenie. I uwierz mi, że wtedy, jeśli będziesz gdzieś tam nauczysz się, to później to zrozumiesz. Później to zrozumiesz i po prostu nie będziesz miał jakichś dołów, nie będziesz załamany, bo to jest taki wiek. Najwięcej gdzieś tam młodych popełnia samobójstwa właśnie w wieku nastoletnim. No bo uwierzyło w to, że dziewczyna będzie z nimi całe życie, zakochali się, przestali poznawać inne. Dziewczyna odeszła, no nie, i on poszedł, skoczył na linę z mostu czy co tam, bo myślał, że jak ona mówi, że tylko on, to tak będzie na całe życie. No nie, to jest taki wiek, że hormony buzują i ona mówi coś, żeby tylko to powiedzieć. Żeby się wytłumaczyć. Ale przyjdą koleżanki, pójdzie na imprezę i powie, że za dużo wypiła, takie da ci wytłumaczenie, za dużo wypiłam, film mi się urwał i mnie wykorzystał. Bum.